Zapraszamy do obejrzenia skrótu wydarzeń zrealizowanych w marcu przez nasz powiat. 5 marca w Kozienicach uczczono pamięć żołnierzy wyklętych. Głównym punktem obchodów była msza święta odprawiona w kościele pod wezwaniem świętego Józefa, po której przed zgromadzonymi w montażu słowno-muzycznym wystąpili uczniowie publicznej szkoły podstawowej nr 4 imienia Jana Pawła II w Kozienicach oraz młodzieżowy zespół muzyczny Trio. Niedzielne uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed pomnikiem niepodległości w Kozienicach. Powiat kozienicki reprezentowała wicestarosta Małgorzata Bebelska. 10 marca na stadionie lekkoatletycznym w Kozienicach odbyły się zawody sportowe pod nazwą Bieg po uśmiech i zdrowie. Organizatorem wydarzenia była Olivia Strong, uczennica klasy sportowej 1 B 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Zawody były podsumowaniem projektu edukacyjnego Żyjmy aktywnie, realizowanego w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Wzięli w nich udział uczniowie klas 1-6 szkół podstawowych z terenu gminy Kozienice. Podczas turnieju starosta kozienicki Krzysztof Wolski na ręce Olivii Strong przekazał ufundowany przez zarząd powiatu voucher upominkowy za zaangażowanie w organizację wydarzenia. 18 marca w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbył się jubileusz 25-lecia grupy poetyckiej Erato, w którym udział wzięli starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski oraz wicestarosta Małgorzata Bebelska. Gminę Kozienice reprezentowała zastępca burmistrza Dorota Stępień. W trakcie uroczystości zaprezentowano dorobek grupy poetyckiej Erato. Jubileusz stał się okazją do złożenia życzeń i wręczenia kwiatów. Po oficjalnej części spotkania odbył się również koncert, w którym wystąpili muzycy z regionu. 19 marca w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach minister klimatu i środowiska Anna Moskwa spotkała się z mieszkańcami powiatu kozienickiego. Gospodarzem wydarzenia był starosta kozienicki Krzysztof Wolski. Wśród gości byli parlamentarzyści i samorządowcy związani z ziemią radomską, a także mieszkańcy sąsiednich powiatów m.in. radomskiego, białobrzeskiego, zwoleńskiego, ryckiego czy garwolińskiego. Podczas swojego wystąpienia minister Anna Moskwa mówiła m.in. o kolejnym naborze wniosków do programu Mój Prąd 5.0. Tego dnia padały liczne pytania dotyczące gospodarki leśnej, programów skierowanych do przedsiębiorców, bezpieczeństwa powodziowego czy energetyki jądrowej w Polsce. Zabierający głos samorządowcy mówili o wielkim znaczeniu programów rządowych dla rozwoju i bezpieczeństwa gmin i powiatów. Były także podziękowania skierowane do parlamentarzystów PiS Ziemi Radomskiej za wsparcie i pomoc w realizacji kluczowych inwestycji. 21 marca starosta kozienicki Krzysztof Wolski oraz radny Rady Powiatu Stanisław Orzechowski uczestniczyli w jubileuszu 20-lecia klubu seniora Radosna Jesień. Wśród przybyłych gości byli m.in. burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski wraz z zastępcą Dorotą Stępień oraz proboszcz parafii Świętej Rodziny w Kozienicach ksiądz Władysław Sarwa. 21 marca w Zespole Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach w ramach Dnia Otwartego gościli uczniowie klas 8 z terenu powiatu. Młodzież mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki i warunkami kształcenia. W zorganizowanie Dnia Otwartego zaangażowana była cała społeczność szkolna. Podczas licznych prezentacji, pokazów czy warsztatów uczniowie zachęcali swoich młodszych kolegów do wstąpienia w szeregi Zespołu Szkół nr 1. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do Zespołu Szkół znajdują się na stronie internetowej placówki w zakładce Rekrutacja. 29 marca w Zespole Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach odbyło się podsumowanie projektu Nowe spojrzenie na praktyki zagraniczne, w ramach którego uczniowie placówki odbyli praktyki zawodowe w Hiszpanii. Podczas podsumowania uczniowie przedstawili interesującą prezentację dotyczącą praktyk zawodowych, mówili również o miejscach, które zwiedzili, smacznych hiszpańskich potrawach oraz niezwykle gościnnych i serdecznych Hiszpanach. W spotkaniu podsumowującym, oprócz samych praktykantów, opiekunów i dyrekcji zespołu szkół, wzięli udział także wicestarosta powiatu kozienickiego Małgorzata Bebelska, dyrektorzy szkół podstawowych z Kozienic wraz z uczniami klas 8 i nauczycielami.
29 marca w Strażnicy OSP w Kozienicach odbyły się eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. W eliminacjach udział wzięło łącznie 44 uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Laureatami turnieju wiedzy pożarniczej etapu powiatowego, którzy tym samym zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu, zostali w kategorii klasy 1-4 Jan Majchrzak, PSP w Puławach. W kategorii 5-8 Jakub Połeć, PSP nr 4 w Kozienicach. W kategorii szkoły ponadpodstawowe Zuzanna Janczewska, zespół szkół nr 1 w Kozienicach. W uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów uczestniczył starosta kozienicki Krzysztof Wolski. Szczegółowe informacje na temat powyższych wydarzeń znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Można je znaleźć również w relacjach telewizji Nasz Powiat na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie YouTube.